Dzień dobry. Kilka dni temu miałem bardzo dziwny sen i po odszyfrowaniu tego, co w zasadzie sam do siebie w tym śnie powiedziałem, wyszło mi, że muszę podzielić się pewnym pomysłem i to też robię. I od razu może powiem, że jest to najlepszy pomysł, jaki w życiu miałem i będę musiał, żeby to przedstawić, ja się trochę rozgadam, będę musiał poprzedzić to wstępem. Otóż kiedyś w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania statystyczne. Pytali w tych badaniach ludzi o to, ile zarabiają i jaki jest ich poziom szczęścia. Po prostu ktoś targnął się na zadanie, aby pokazać statystycznie, czy pieniądze szczęścia nie dają, a może je dają. No i otóż okazuje się, że w pewnym przedziale rzeczywiście pieniądze dają szczęście i tutaj nie można powtarzać w kółko tej samej bajki, no bo znamy ludzi, których pieniądze potrafiły uszczęśliwić. Natomiast co ciekawe jest z tych badań, co wynika z tych badań ciekawego, to jest to, że istnieje taki próg pieniężny i w Stanach Zjednoczonych wynosi on 70 tysięcy dolarów rocznie, powyżej którego tego progu szczęście nie ulega żadnej zmianie, poczucie własnego szczęścia. Innymi słowy, jeżeli zarabiasz więcej niż 70K w Stanach Zjednoczonych, no to ciebie to już nie uszczęśliwia. Każda nadwyżka powyżej tych pieniędzy nie czyni ciebie bardziej szczęśliwą osobą, po prostu. I w ten sposób chciałem powiedzieć, że istnieje taki pułap dla każdego z nas. Nie do końca musi wynosić on 70 tysięcy dolarów rocznie, powyżej którego już szczęśliwsi nie będziemy dzięki pieniądzom. I teraz zastanawiałem się nad tym, bo to bardzo ciekawe i czułem w swoim życiu wiele razy, że ja ten próg już dawno przekroczyłem, mimo że oj, daleko mi do 70K. Zastanawiałem się nad tym, a później usłyszałem, że istnieją też tacy ludzie. Jest jakieś małżeństwo w Stanach Zjednoczonych, które rzeczywiście po usłyszeniu wyników tego badania postanowiło oddawać wszystko, co zarabiają powyżej tych 70K, oddawać na coś, co jest dobrem, pomagać ludziom po prostu za te pieniądze w jakiś sposób. Nie? To w jaki sposób to wiadomo, że to jest 1000 możliwych sposobów, ale robią to po prostu. Nie? I teraz przechodzę do pewnego pomysłu, bo ja sobie wyobraziłem człowieka, który idzie o krok, a później może o dwa kroki czy kilka kroków dalej niż to małżeństwo. Mianowicie ten człowiek, to jest nieistotne, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Ja będę mówił na tego człowieka gościu na przykład. I ten gość jest przedsiębiorcą. I on ma firmę i ta jego firma ma produkt A. Ktoś kupuje ten produkt i firma sobie zarabia. Firma ma swoje zyski i te pieniądze, które lądują na jego koncie, to jest oczywiście wszystko to, co ta firma zarabia po odliczeniu oczywiście opłat dla pracowników, wszystkich inwestycji, wszystkich utrzymania infrastruktury itd., itd. I on całą resztę dostaje jako właściciel tej firmy na swoje konto. Ale ten gościu bierze również pod uwagę wyniki tego badania. I ustala poprzeczkę na świadomie, poprzeczkę ustala na jakimś punkcie, która czyni go szczęśliwym. On sobie sam bada, to nie jest trudne ustalić sobie coś takiego. Zatem on sobie ustala i stwierdza, że jego firma od tego momentu będzie wszystkie te pieniądze, 100% tego, co jest nadwyżką, oddawała na czynienie dobra, na to, żeby te pieniądze oddać komuś, kto bardziej ich potrzebuje, kto nie jest tak bardzo sytuowany jak on. I zakłada sobie, że kierować jego firmą będzie miłość. Będzie coś, co nazywa się META, Loving Kindness, M-E-T-T-A. I nazywa sobie tę firmę META Company, na przykład. Nie? W tym momencie, kiedy on zaczyna to robić, staje się jeszcze bardziej szczęśliwy. To jest ciekawostka, że mimo, że te pieniądze miały mu szczęścia nie dać, to oddanie tych pieniędzy czyni go jeszcze bardziej szczęśliwym. To jest taka ciekawostka. Kiedy on zaczyna to robić, zauważa, że firma może tak trwać przez lata, prawda? Ale dlaczego nie rozwinąć nieco firmy o produkt B? Zaczyna produkować produkt B z innej zupełnie kategorii. Dywersyfikuje tym samym swoją produkcję, ale cały czas każdą nadwyżkę ponad te pieniądze, które czynią go szczęśliwym, oddaje na charity. I
w ten sposób, kiedy on już ma dwa produkty, trzy produkty, cztery produkty, cały czas rozwija tę firmę, ta firma rośnie generalnie i tworzy się z tego meta company, już meta enterprise. To jest coś, co po prostu jest zabezpieczone w jakiś sposób. Jeżeli zdarzy się jakiś krach na jakimś rynku giełdowym, jakaś rzecz, to on jest zabezpieczony, że ta dywersyfikacja na produkty powoduje, że on jest bezpieczny, ale co tak naprawdę nie jest bezpieczne, nie są bezpieczne jego pieniądze, tylko bezpieczne jest dobro, które on tworzy w ten sposób, które oddaje innym ludziom po prostu. I teraz wyobrażam sobie, że ta firma, która w tym momencie jego jest i czyni dobro, to jest jego motywacja, nie? To nie jest maksymalizacja zysku jak aktualnie, tylko to jest maksymalizacja dobra. On nie wydaje na jachty, nie wydaje na dziwki, nie wydaje na koks, nie wydaje na żadne rzeczy, które przesuwają te pieniądze w górę hierarchii zarobków, w górę hierarchii sytuowania, tylko w dół. Faktycznie pomaga ubogim, pomaga ludziom, którzy są potrzebujący, pomaga ludziom, którzy potrzebują jakiejś pomocy. I w ten sposób przesuwa się to w dół. A nierówności społeczne wynikające z zamożności po prostu, czyli nierówności pieniężne, nieco się redukują przez istnienie jego firmy. I teraz, jaka jest jego motywacja? Motywacja to jest przede wszystkim czynienie dobra, ale proszę zauważyć, że jeżeli on czyni dobro, to ta jego firma nie będzie wdawać się w żadne wycinki lasów tropikalnych, w żadne zanieczyszczenia środowiska, nie będzie nikogo, żadnej istoty żywej krzywdzić. I ten koleś postanawia też nie sprzedawać nawet cząstki tej firmy. Po prostu niech to będzie czyste, bo wiadomo, na czym polegają fuzje. Ktoś by chciał go wciągnąć na przykład, ale on się nie da. Nie wyjdzie nigdy z tym na rynek akcji i nigdy nie sprzeda tej firmy. Mało tego, że on nie będzie robił rzeczy złych, to jeszcze nie boi się konkurencji. Żadna firma w przypadku dobrej informacji nie będzie chciała konkurować z nim, dlatego że, dajmy na to, jest produkt C, który jest konkurencyjny w stosunku do innej firmy. Jeżeli ja miałbym kupić to od firmy tradycyjnej, która żyje tutaj, egzystuje w tym świecie kapitalistycznym, korporacjonistycznym, jak sobie to zwał, tak zwał, ja wybrałbym jego firmę, jego produkt, bo wiedziałbym, że te moje pieniądze w dużej części pójdą na czynienie dobra, właściwie to praktycznie w całej części. Pójdą na czynienie dobra, zatem ja wybieram ten produkt. Ten koleś nie martwi się o konkurencję. Jedyna konkurencja, jaką widzę w przypadku tego kolesia, to jest po prostu inna firma tego typu. Inna meta company, inne meta enterprise. W ten sposób może to, cała ta rzesza ludzi, który ten człowiek pomógł, może przecież być zainspirowana tym pomysłem. Może któryś z nich postanowi zrobić coś takiego. Ustalić poprzeczkę swojego szczęścia, a co reszta oddać. W 100% oddać na sprawdzone organizacje charytatywne, na sprawdzonych ludzi, oddać bezpośrednio potrzebującym, pomóc w jakiś sposób. W ten oto sposób to wszystko zaczyna zarażać. I to jest wirus miłości na ciele korporacjonizmu. Ludzie, którzy są dobrzy i nie dlatego są dobrzy, bo są dobrzy ludzie, jak to się mówi, tylko są dobrzy, bo czynią dobro, przejmują wreszcie władzę, przejmują wreszcie na kontrolę nad tą planetą. No poleciałem trochę. Jeszcze dalej jest jeszcze cała masa rzeczy, która może się od tego wywieźć, ale chciałbym po prostu powiedzieć, po co ja właściwie to mówię, po co ja właściwie zacząłem o tym gadać. Mianowicie teraz mamy taki okres, że dobrze byłoby myśleć o czymś, co daje nam nadzieję na lepszą przyszłość po prostu. Teraz w tym momencie widziałem filmy, na pewno większość z Was widziała filmy, które mówią o tym, że jest to trudny dla nas czas, ale też czas, w którym możemy sobie uświadomić, że nie jesteśmy tu sami, że wszyscy zależymy od siebie i chcemy pomagać innym ludziom. W tym momencie ludzi, którzy pomagają innym ludziom, jest znacznie więcej niż przeciętnie, dlatego weźmy tę energię i zróbmy coś z tego. To jest mój pomysł po prostu na to. Miałem sen, który powiedział mi, że jeżeli nagram coś takiego, to coś się stanie. Ja nie wiem dokładnie, co się stanie, ale wierzę w to, że jak teraz to nagrywam, to moje połączenie z bazą powiedziało mi, że jest w tym jakiś sens. I dlatego ja to nagrywam. Chcę po prostu rozprzestrzenić, chcę odcisnąć pieczątkę w
waszych głowach z napisem Meta Company, M-E-T-T-A, Meta, Loving Kindness Company, ekonomia sterowana miłością. Chcę to odcisnąć i chcę powiedzieć, że jest możliwość patrzenia w przyszłość optymistycznie, zrobić z siebie solar punka. A jeszcze jedną rzecz powiem, to nie jest nierealna idea, dlatego powiedziałem, że to jest realne, dlatego że ja zamierzam to zrobić i jestem mniej więcej miesiąc od beta testów produktu A, mojej Meta Company. Także ja nie wiem, czego się spodziewam po tym filmie. Chcę tylko powiedzieć, że byłoby miło, żeby ktoś to zrobił, ale w razie takiego przypadku, że nie zrobi tego nikt, ja to zrobię na pewno. Dziękuję pięknie. Chciałbym życzyć wam wszystkim zdrowia. Chciałbym życzyć wam, żeby jeżeli potrzebujecie pomocy, żeby ktoś to zrobił, żeby ktoś wam pomógł. I życzę wam też tego, żebyście odczuli, jaką cudowną rzeczą jest pomagać innym.